Witam na kanale Krychu Gotuje. Dziś 5 przepisów na jesienne przetwory. Pierwszym owocem, który Ci pokażę, jest pigwa pospolita. Jest to roślina wieloletnia z rodziny różowatych. Owoce są jadalne po ugotowaniu, silnie aromatyczne, wykorzystywane do dżemów i galaretek oraz dodatek do przetworów z jabłek oraz gruszek. Pigwa jest prawdziwą bombą witaminową. Zawiera witaminy C, A oraz C z grupy B, a także wiele mikroelementów takich jak magnez, żelazo, wapń, potas oraz cynk. Pigwa wpływa korzystnie na układ odpornościowy oraz wspomaga trawienie. Czas na pierwszy przepis. Pigwa w syropie miodowym. Przygotowanie jest bardzo proste. Owoce pigwy ścieram na tarce o dużych oczkach. Tak przygotowane owoce ważę. Dodaję miód o tej samej wadze. Dokładnie mieszam. Przykładam do wyparzonych słoik. Syrop pigwowo-miodowy bardzo dobrze się przechowuje. Wykorzystuję go jako dodatek do herbaty, stosuję na suchy kaszel, przeziębienie, na grypę. Jarzębina jest przede wszystkim ceniona za swoje walory zdrowotne, bo jest bogactwem karotenu i witaminy C. Dodatkowo stanowi źródło witaminy A, E, K z grupy B oraz PP. Jarzębinę warto zbierać po lekkich przymrozkach, ponieważ zyskuje ona wtedy dodatkowe walory smakowe. Ważne, nie wolno spożywać jej na surowo. Trzeba wcześniej ją zamrozić. Z zamrożonych owoców jarzębiny przygotuję konfiturę z dodatkiem jabłek. Składniki: 1 kg mrożonych owoców jarzębiny, 2 szklanki cukru oraz 4 jabłka. Przygotowanie. Owoce jarzębiny wraz z 3/4 szklanki wody gotować na małym ogniu, aż owoce zaczną się rozpadać. Dodać cukier i jabłka pokrojone w kostkę. Gotować aż zgęstnieje. Przełożyć do słoików i pasteryzować przez 10 minut. Kolejnym jesiennym owocem jest rokitnik. Zawiera 3 razy więcej witaminy C niż czarna porzeczka. Jest cennym źródłem karotenów i karotenoidów. Zawiera także witaminy K z grupy B oraz wiele minerałów, m.in. magnez, wapń, żelazo, potas. Czas na sok z rokietnika. Owoce zasypuję cukrem, dodaję szklankę wody, gotuję na bardzo małym ogniu przez 30 minut. Sok przesadzam, a następnie przelewam do butelek. Pasteryzuję. Teraz czas na owoce borówki, które są źródłem polifenoli. Wykazują one działania przeciwzapalne. Zawierają również witaminę C, A, E oraz grupy B. Wpływają korzystnie na układ krążenia. Zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Borówki wykorzystam jako dodatek do mięsa. Składniki: 1 kg borówek, 70 dg gruszek, 30 dg cukru, 1/8 litra wody. Gotowanie. Owoce umyć, przebrać, jabłka pokroić w kostkę, zagotować wodę z cukrem. Na gorący syrop włożyć jabłka i chwilę pogotować. Dodać borówki i na wolnym ogniu gotować 30 minut. Gdy dżem zgęstnieje, wkładać po brzegi do wyparzonych, suchych słoików. Przykryć wyparzonymi zakrętkami i od razu zakręcić. Kolejna dynie. Wiecie, że owoce dyni olbrzymie mogą ważyć nawet ponad 1000 kg? Czas na przepis. Dynia w occie. Składniki: 1 kg dyni dojrzałej, 25 dekagramów cukru, 3/4 szklanki wody, 1/4 szklanki octu 10%, sól, goździki oraz cynamon. Przygotowanie. Dynię umyć, obrać, wyjąć pestki i miąższ. Pokroić w kostkę 2-3 cm. Ugotować w osolonej wodzie. Cukier zalać wrzącą wodą. Po rozpuszczeniu wlać ocet. Dodać goździki i cynamon. Syrop zagotować. Do wrzącego syropu dodać dynię i raz zagotować. Zostawić do następnego dnia. Syrop zlać, ponownie zagotować i wrzącym zalać dynię. Na trzeci dzień zagotować dynię w syropie do miękkości. Zimną włożyć do słoików, zakręcić wyparzonymi zakrętkami i gotowe. Można również po pierwszym zagotowaniu dynię włożyć do słoików, wtedy trzeba ją pasteryzować przez 30 minut.